Basia 17, część 3. Daniel, ja jako istota, czyli czysta miłość, w ogóle nie mam się czym przejmować. Nie ma w ogóle żadnego problemu. Wszystko, co jest dla mnie problemem, to nie jest moje. To jest od ego. W tych miejscach, gdzie mam jakikolwiek problem, to muszę być świadomy tego, że to nie ja mam problem, tylko że to ego ma problem. Tego ja się muszę pozbywać. Na przykład, ktoś mówi, no dobrze, ale jak ja mam kochać kogoś, kto podszedł i dał mi w twarz? No jak go kochać? Po prostu kochać, bo on to ty. Sam sobie dałeś w twarz po to, żeby się ego ujawniło. Nie jest to proste, dlatego to tak długo trwa. Ale jak to Bruno i wszyscy mistrzowie mówią, wszystko potrzebuje czasu. To tak jak ta słynna zupa. Potrzebuje czasu, żeby się ugotować, żeby się wszystko ze sobą dobrze dotarło. I musi odstać, żeby się wszystko przygryzło. I tak samo jest tutaj. Te informacje do nas docierają. Jesteśmy tego coraz bardziej świadomi. Ale być czegoś świadomym, wiedzieć coś w teorii i tak dalej, to jest jedno. Teraz weź się do roboty i praktykuj to. Tak jak Bruno mówi, nie mówcie mi o niczym. Wy mi pokażcie to w czynach. Czyńcie. To, że my sobie teraz pogadamy o tym, że o, jak my to dużo wiemy, jacy my już jesteśmy mądrzy, inteligentni i wszystko rozumiemy, czy coś tam rozumiemy, no to i tak jest nic. Dopóki nie będziemy z tego potrafili skorzystać w praktyce. To tak, jak przyjdzie chirurg i powie, no, ja już jestem po studiach. No, ale nie mam praktyki. No to co? Ma wiedzę, nie ma praktyki, ale weźmie się do krojenia człowieka i go zabije. Tak samo my. Możemy coś tam wiedzieć i czuć i mieć jakieś rozpoznania. Dlatego ja nie czuję się jeszcze żaden oświecony i wiem, że po prostu, że nic nie wiem, tak naprawdę, bo zdaję sobie sprawę z moich ograniczeń. Jak te ograniczenia już poznikają i nic już mnie nie będzie irytowało, i będę w każdej sytuacji spokojny, to wtedy powiem, okej, wszedłem jedną nogą do domu. Bo teraz dowiedziałem się o domu, ale jeszcze tam nie jestem zakotwiczony, jak powinienem być zakotwiczony. Basia, i widzisz, Danielu, ja wracam do tego, że życie to jest szereg doświadczeń, takich czy takich. I właśnie na tym ma polegać życie. Daniel, oczywiście, skoro to jest, to to jest. Oczywiście, wszyscy, łącznie z mistrzami, dążymy do tego, żeby już całkowicie wyeliminować u wszystkich to ego. Ale to jest droga. To jest zdobywanie tego wszystkiego. To są doświadczenia. Jako dusze doświadczamy tego dla samych doświadczeń. I nie ma nic poza Bogiem. Więc Bóg zapragnął doświadczyć tego wszystkiego i doświadcza poprzez nas tego wszystkiego. Czyli my, jako Bóg, doświadczamy tego wszystkiego. Ale też Bóg, jako my,
doświadcza tego wszystkiego. I tutaj zaczynają się dla umysłu rozgrywki, które są paradoksalne i niewytłumaczalne i nie do zrozumienia. I to też jest ego. Basia, no widzisz, to jednak są doświadczenia i życie polega na doświadczeniu. Daniel, nie, życie nie polega na doświadczeniu. Doświadczenia są po to, żeby były, a życie polega na miłości i radości i błogości. Trochę ci się, Basiu, odwróciły rzeczy w twojej wypowiedzi, bo najpierw jest życie, z życia jest miłość, radość, błogość i tak dalej. Potem zaczynają się doświadczenia wszelkiego rodzaju. To tak, jak na przykład ktoś powie: no dobra, ale jest taka i taka zasada na świecie, że trzeba robić tak czy tak. Ale to nie my jesteśmy dla zasad, tylko zasady są dla nas. Więc każdą zasadę możemy zmienić albo możemy ją w ogóle wyeliminować. Bo najpierw jest Bóg. Potem jest Syn Boży, jako kobieta czy mężczyzna, obojętne. A potem dopiero cała reszta. Ta cała reszta jest dla tego Syna, kobiety lub mężczyzny. A Syn, jako kobieta lub mężczyzna, jest dla Boga. My należymy do Boga, a na samym końcu i tak jesteśmy tym Bogiem, czyli na samym początku, obojętnie jak to nazwiemy. Wszystko, co jest, jest dla doświadczeń. Tak długo, jak zaczniemy wszystko wkładać w jakieś miary, łatki przyczepiać, co jest pierwsze, co jest po co i w ogóle. Wszystko, z czym będziemy się w jakikolwiek sposób utożsamiać, to wszystko już jest iluzja. To wszystko już jest bajka, zabawa, sen, po prostu dla samych doświadczeń. Jak przestaniemy mówić, jak przestaniemy rozmawiać, jak przestaniemy o czymkolwiek myśleć, to wtedy jesteśmy w domu. Jak przede wszystkim przestaniemy się nad czymkolwiek zastanawiać. I tak, dopóki jest, czyli a dlaczego, a może tak, a może to, a może zrobię tak, a nie inaczej, no to wszystko jest już zamiatanie. To już jest ten nocnik. Nocnik z kubką i siuśkami. Basia, to ja jeszcze powiem. Czyli ci wszyscy święci, którzy latami milczeli, albo ta święta Teresa, która hostią żyła, to są właśnie ludzie, dusze, które przeżywają życie tak, jak Bóg sobie tego życzy? Tak? Daniel, no dobrze. No ale jeżeli wszystko jest Bogiem, to Bóg sobie nie życzy tego, jak my sobie przeżywamy życie? Daniel śmieje się. Oni po prostu już najczęściej mają za sobą te doświadczenia, które my mamy. Już sobie to przeżyli i już się rozwinęli świadomościowo na tyle, że już nie mówią, bo już wiedzą, że nie ma o czym mówić, bo wszystko jest jeden wielki sen. To tak, jak się głupoty człowiekowi śnią, a on potem wychodzi i wszystkim opowiada o tych głupotach. Stoi ktoś w kolejce i opowiada:
Dzisiaj patrzyłem przez okno. Patrzę, a tu mucha przyleciała na parapet. Posiedziała, posiedziała i odleciała. No i to jest sens rozmowy. W sumie, jak na nas patrzy Bruno z boku, czy jacyś tam mistrzowie, bo są najpewniej przy nas nawet przy tej rozmowie, no to też patrzą tak na nas i my se też tak gadamy, jak ten ktoś z kolejki. Nasza rozmowa też ma taki sens, jak to gadanie o tej muszy, bo gadamy w kółko o tym samym. Gadamy, 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 a jak się przestanie gadać, to najwięcej zrozumiemy. To jest kręcenie się cały czas w kółko tego samego, co i tak nie jest do pojęcia przez umysł. Więc po co o tym gadać? Bo teraz to my karmimy nasze ego, nasz umysł, jakimiś tam zagadkami. Tak naprawdę, jak się ludzie oświecą, to nie będą w ogóle rozmawiać, bo nie będzie o czym rozmawiać. Rozmowa jest tylko dla umysłu i dla ego, mniej oświeconego lub bardziej oświeconego, ale ego. A doświadczanie, odczuwanie, radość, cisza, to już jest dla duszy. To już jest dla ducha. To już jest dla świadomości. Cieszenie się tym, co jest. Jakie jest. Doświadczanie po prostu. W milczeniu i w błogości. Radości, w spokoju i ciszy. Basia, ja rozumiem, co powiedziałeś. Rozumiem. Absolutnie rozumiem. Ale jestem jeszcze na takim etapie, że jeżeli ty mi tego nie powiesz, to kto mi to powie? Daniel, ty to wiesz. Daniel śmieje się. Basia, ja wiem, że ja to wiem. Już się kilka razy na tym złapałam, ale... Daniel, dalej ze śmiechem. To jest ego. Ego potrzebuje sobie o tym pogadać. I uważamy, że to jest pozytywne ego, więc pozwalamy mu na to. I koniec. Ale wiesz, to tak samo jest z innymi rzeczami. Bo czy ja się napiję lampkę wina, to po co mi ta lampka wina? Nie dla mnie przecież, tylko dla ego. Czy pojadę na snowboard? Czy pojadę na wake'a? Przecież ja tego nie robię dla siebie, bo ja tego nie potrzebuję. Tylko dla ego. Rozumiesz, Basiu? Dla człowieka, któremu to wyjaśnisz, na przykład, tak bezpośrednio, z ulicy, to ci powie. No to co? To ja teraz... Nie mam mieć żadnych przyjemności życia? No okej. Tylko to jest kwestia tego, co ci dadzą te przyjemności. Basia, to jest chyba ta baza, z której ty czerpiesz swój spokój, prawda? Daniel, to jest tak. Gdy jestem w świadomości, bo umówmy się, że w świadomości bywam. Nie jestem. Gdy jestem w świadomości, no to wtedy nie ma żadnych pytań. Ja wtedy nie mam żadnych pytań, żadnych problemów. Wszystko jest okej. W momencie, kiedy daję siebie jako uwagę wyciągnąć ze świadomości, i wciągnąć w umysł, w tak zwany cel, który nazywamy światem i zewnętrznym życiem, no to w tym momencie spokój znika.
raz jest pokój, raz niepokój. Raz tak, raz tak. To jest taki trening. Jak szybko zorientuję się, że znowu dałem się wkręcić. I potem różnie potrzebuję czasu, żeby wyjść z tego wkrętu i znowu wejść w spokój. I to jest tak, jak z tymi ćwiczeniami. Na przykład na tym wake'u. Pływam, pływam, pływam. Na początku, wiadomo, przewracałem się częściej, na zakrętach, na tym, na tamtym. Z czasem się coraz mniej przewracałem. Teraz się przewracam. Jak sam się zamyślę i nie jestem w tu i teraz, to potrafię przy czymś, co jest najprostsze, przewrócić się. To jest cały czas trening. Trening, dlatego należy przebywać w tu i teraz, bo wtedy najszybciej wszystkiego się uczymy. Basia, ale powiedz mi, Danielu, te nasze nagrywanie Baś, Yogananda i tak dalej, to nie jest przecież ego? Daniel, to jest rozpoznanie ego i przekazywanie innym, że ego istnieje i że też muszą uczyć się być na baczności przed ego i rozpuszczać to ego. To jest po to, bo różni ludzie mają podobne doświadczenia, żeby się ludzie na naszych, tak jakby przykładach, którzy się wszczelą w te nasze doświadczenia, o których mówimy, no to oni też zauważą: aha, bo wiesz, ja spotykam wiele osób, które czują się oświecone czy przebudzone, z którymi mogę rozmawiać, ale jak zaczynam im pokazywać, gdzie oni akurat oscylują w egotycznych miejscach, to oni się buntują. No nie, ja tylko stwierdzam fakty. To nie jest ego. To nie jest to. No dobrze, to ja dalej już nie rozmawiam i nie próbuję, bo po co mam irytować taką osobę? To jeszcze nie czas, żeby zrozumiała. Sam też wiem, że jeszcze niedawno i czasami miewam tak, że ktoś coś do mnie powie i ja się łapię na tym, że się tym zirytuję. I wtedy widzę: a, no dobra, ego. Wiesz, wszyscy są naszym zwierciadłem. Wiesz, jeżeli z kimś rozmawiasz i ktoś cię irytuje, to tak naprawdę nie on cię irytuje, to ty się irytujesz. Ale naprawdę irytuje cię ego. Basia, to znaczy wtedy jest zirytowane moje ego? Daniel, wtedy masz odbicie lustrzane tego, co masz jeszcze w sobie nieprzepracowane i niezrozumiane. I jeszcze jesteś oszukiwana przez ego, że to ty jesteś ego. Ciąg dalszy, Basia 17, nastąpi. Basia 17, część trzecia. Daniel, ja jako istota, czyli czysta miłość, w ogóle nie mam się czym przejmować. Nie ma w ogóle żadnego problemu. Wszystko, co jest dla mnie problemem, to nie jest moje. To jest od ego. W tych miejscach, gdzie mam jakikolwiek problem, to muszę być świadomy tego, że to nie ja mam problem, tylko że to ego ma problem. Tego ja się muszę pozbywać. Na przykład, ktoś mówi: no dobrze, ale jak ja mam kochać kogoś,
kto podszedł i dał mi w twarz. No jak go kochać? Po prostu kochać, bo on to ty. Sam sobie dałeś w twarz po to, żeby się ego ujawniło. Nie jest to proste, dlatego to tak długo trwa. Ale jak to Bruno i wszyscy mistrzowie mówią, wszystko potrzebuje czasu. To tak jak ta słynna zupa. Potrzebuje czasu, żeby się ugotować, żeby się wszystko ze sobą dobrze dotarło i musi odstać, żeby się wszystko przygryzło. I tak samo jest tutaj. Te informacje do nas docierają. Jesteśmy tego coraz bardziej świadomi. Ale być czegoś świadomym, wiedzieć coś w teorii i tak dalej, to jest jedno. Teraz weź się do roboty i praktykuj to. Tak jak Bruno mówi, nie mówcie mi o niczym. Wy mi pokażcie to w czynach. Czyńcie. To, że my sobie teraz pogadamy o tym, że o, jak my to dużo wiemy, jacy my już jesteśmy mądrzy, inteligentni i wszystko rozumiemy, czy coś tam rozumiemy, no to i tak jest nic, dopóki nie będziemy z tego potrafili skorzystać w praktyce. To tak, jak przyjdzie chirurg i powie, no, ja już jestem po studiach. No, ale nie mam praktyki. No to co? Ma wiedzę, nie ma praktyki, ale weźmie się do krojenia człowieka i go zabije. Tak samo my możemy coś tam wiedzieć i czuć i mieć jakieś rozpoznania. Dlatego ja nie czuję się jeszcze żaden oświecony i wiem, że po prostu, że nic nie wiem, tak naprawdę, bo zdaję sobie sprawę z moich ograniczeń. Jak te ograniczenia już poznikają i nic już mnie nie będzie irytowało i będę w każdej sytuacji spokojny, to wtedy powiem, okej, wszedłem jedną nogą do domu. Bo teraz dowiedziałem się o domu, ale jeszcze tam nie jestem zakotwiczony, jak powinienem być zakotwiczony. Basia, i widzisz, Danielu, ja wracam do tego, że życie to jest szereg doświadczeń, takich czy takich, i właśnie na tym ma polegać życie. Daniel, oczywiście. Skoro to jest, to to jest. Oczywiście wszyscy, łącznie z mistrzami, dążymy do tego, żeby już całkowicie wyeliminować u wszystkich to ego. Ale to jest droga. To jest zdobywanie tego wszystkiego. To są doświadczenia. Jako dusze doświadczamy tego dla samych doświadczeń. I nie ma nic poza Bogiem, więc Bóg zapragnął doświadczyć tego wszystkiego i doświadcza poprzez nas tego wszystkiego. Czyli my, jako Bóg, doświadczamy tego wszystkiego, ale też Bóg, jako my, doświadcza tego wszystkiego. I tutaj zaczynają się dla umysłu rozgrywki, które są paradoksalne i niewytłumaczalne i nie do zrozumienia. I to też jest ego. Basia, no widzisz, to jednak są doświadczenia i życie polega na doświadczeniu. Daniel, nie, życie nie polega na doświadczeniu. Doświadczenia są po to, żeby były. A życie polega na miłości i radości i błogości. Trochę ci się, Basiu, odwróciły rzeczy w twojej wypowiedzi.
bo najpierw jest życie, z życia jest miłość, radość, błogość i tak dalej. Potem zaczynają się doświadczenia wszelkiego rodzaju. To tak, jak na przykład ktoś powie: no dobra, ale jest taka i taka zasada na świecie, że trzeba robić tak czy tak. Ale to nie my jesteśmy dla zasad, tylko zasady są dla nas. Więc każdą zasadę możemy zmienić albo możemy ją w ogóle wyeliminować, bo najpierw jest Bóg. Potem jest Syn Boży, jako kobieta czy mężczyzna, obojętne. A potem dopiero cała reszta. Ta cała reszta jest dla tego Syna, kobiety lub mężczyzny. A Syn, jako kobieta lub mężczyzna, jest dla Boga. My należymy do Boga, a na samym końcu i tak jesteśmy tym Bogiem, czyli na samym początku, obojętnie jak to nazwiemy. Wszystko, co jest, jest dla doświadczeń. Tak długo, jak zaczniemy wszystko wkładać w jakieś miary, łatki przyczepiać, co jest pierwsze, co jest po co i w ogóle. Wszystko, z czym będziemy się w jakikolwiek sposób utożsamiać, to wszystko już jest iluzja. To wszystko już jest bajka, zabawa, sen, po prostu dla samych doświadczeń. Jak przestaniemy mówić, jak przestaniemy rozmawiać, jak przestaniemy o czymkolwiek myśleć, to wtedy jesteśmy w domu. Jak przede wszystkim przestaniemy się nad czymkolwiek zastanawiać. I tak, dopóki jest, czyli a dlaczego? A może tak? A może to? A może zrobię tak, a nie inaczej? No to wszystko jest już zamiatanie. To już jest ten nocnik. Nocnik z kubką i siuśkami. Basia, to ja jeszcze powiem. Czyli ci wszyscy święci, którzy latami milczeli, albo ta święta Teresa, która hostią żyła, to są właśnie ludzie, dusze, które przeżywają życie tak, jak Bóg sobie tego życzy? Tak? Daniel, no dobrze. No ale jeżeli wszystko jest Bogiem, to Bóg sobie nie życzy tego, jak my sobie przeżywamy życie? Daniel śmieje się. Oni po prostu już najczęściej mają za sobą te doświadczenia, które my mamy. Już sobie to przeżyli i już się rozwinęli świadomościowo na tyle, że już nie mówią, bo już wiedzą, że nie ma o czym mówić, bo wszystko jest jeden wielki sen. To tak, jak się głupoty człowiekowi śnią, a on potem wychodzi i wszystkim opowiada o tych głupotach. Stoi ktoś w kolejce i opowiada: dzisiaj patrzyłem przez okno, patrzę, a tu mucha przyleciała na parapet. Posiedziała i odleciała. No i to jest sens rozmowy. W sumie, jak na nas patrzy Bruno z boku, czy jacyś tam mistrzowie, bo są najpewniej przy nas nawet przy tej rozmowie. No to też patrzą tak na nas i my se też tak gadamy, jak ten ktoś z kolejki. Nasza rozmowa też ma taki sens, jak to gadanie o tej muszy.
bo gadamy w kółko o tym samym. Gadamy, gadamy, gadamy. A jak się przestanie gadać, to najwięcej zrozumiemy. To jest kręcenie się cały czas w kółko tego samego, co i tak nie jest do pojęcia przez umysł. Więc po co o tym gadać? Bo teraz to my karmimy nasze ego, nasz umysł, jakimiś tam zagadkami. Tak naprawdę, jak się ludzie oświecą, to nie będą w ogóle rozmawiać, bo nie będzie o czym rozmawiać. Rozmowa jest tylko dla umysłu i dla ego, mniej oświeconego lub bardziej oświeconego, ale ego. A doświadczanie, odczuwanie, radość, cisza, to już jest dla duszy. To już jest dla ducha. To już jest dla świadomości. Cieszenie się tym, co jest. Jakie jest. Doświadczanie po prostu. W milczeniu i w błogości, radości, w spokoju i ciszy. Basia, ja rozumiem, co powiedziałeś. Rozumiem. Absolutnie rozumiem. Ale jestem jeszcze na takim etapie, że jeżeli ty mi tego nie powiesz, to kto mi to powie? Daniel, ty to wiesz. Daniel śmieje się. Basia, ja wiem, że ja to wiem. Już się kilka razy na tym złapałam, ale... Daniel, dalej ze śmiechem. To jest ego. Ego potrzebuje sobie o tym pogadać. I uważamy, że to jest pozytywne ego, więc pozwalamy mu na to. I koniec. Ale wiesz, to tak samo jest z innymi rzeczami. Bo czy ja się napiję lampkę wina, to po co mi ta lampka wina? Nie dla mnie przecież, tylko dla ego. Czy pojadę na snowboard? Czy pojadę na wake'a? Przecież ja tego nie robię dla siebie, bo ja tego nie potrzebuję, tylko dla ego. Rozumiesz, Basiu? Dla człowieka, któremu to wyjaśnisz, na przykład, tak bezpośrednio, z ulicy, to ci powie. No to co? To ja teraz nie mam mieć żadnych przyjemności życia? No okej. Tylko to jest kwestia tego, co ci dadzą te przyjemności. Basia, to jest chyba ta baza, z której ty czerpiesz swój spokój, prawda? Daniel, to jest tak. Gdy jestem w świadomości, bo umówmy się, że w świadomości bywam, nie jestem. Gdy jestem w świadomości, no to wtedy nie ma żadnych pytań. Ja wtedy nie mam żadnych pytań, żadnych problemów. Wszystko jest okej. W momencie, kiedy daję siebie jako uwagę wyciągnąć ze świadomości i wciągnąć w umysł, w tak zwany cel, który nazywamy światem i zewnętrznym życiem, no to w tym momencie spokój znika. Raz jest pokój, raz niepokój. Raz tak, raz tak. To jest taki trening, jak szybko zorientuję się, że znowu dałem się wkręcić. I potem różnie potrzebuję czasu, żeby wyjść z tego wkrętu i znowu wejść w spokój. I to jest tak, jak z tymi ćwiczeniami. Na przykład na tym wake'u. Pływam, pływam, pływam. Na początku, wiadomo, przewracałem się częściej, na zakrętach,
na tym, na tamtym. Z czasem się coraz mniej przewracałem. Teraz się przewracam. Jak sam się zamyślę i nie jestem w tu i teraz, to potrafię przy czymś, co jest najprostsze, przewrócić się. To jest cały czas trening. Trening, dlatego należy przebywać w tu i teraz, bo wtedy najszybciej wszystkiego się uczymy. Basia, ale powiedz mi, Danielu, te nasze nagrywanie Baś, Yogananda i tak dalej, to nie jest przecież ego? Daniel, to jest rozpoznanie ego i przekazywanie innym, że ego istnieje i że też muszą uczyć się być na baczności przed ego i rozpuszczać to ego. To jest po to, bo różni ludzie mają podobne doświadczenia, żeby się ludzie na naszych, tak jakby przykładach, którzy się wszczelą w te nasze doświadczenia, o których mówimy, no to oni też zauważą: aha, bo wiesz, ja spotykam wiele osób, które czują się oświecone czy przebudzone, z którymi mogę rozmawiać, ale jak zaczynam im pokazywać, gdzie oni akurat oscylują w egotycznych miejscach, to oni się buntują. No nie, ja tylko stwierdzam fakty. To nie jest ego. To nie jest to. No dobrze, to ja dalej już nie rozmawiam i nie próbuję, bo po co mam irytować taką osobę? To jeszcze nie czas, żeby zrozumiała. Sam też wiem, że jeszcze niedawno i czasami miewam tak, że ktoś coś do mnie powie i ja się łapię na tym, że się tym zirytuję. I wtedy widzę: a, no dobra, ego. Wiesz, wszyscy są naszym zwierciadłem. Wiesz, jeżeli z kimś rozmawiasz i ktoś cię irytuje, to tak naprawdę nie on cię irytuje, to ty się irytujesz. Ale naprawdę irytuje cię ego. Basia, to znaczy wtedy jest irytowane moje ego? Daniel, wtedy masz odbicie lustrzane tego, co masz jeszcze w sobie nieprzepracowane i niezrozumiane. I jeszcze jesteś oszukiwana przez ego, że to ty jesteś ego. Ciąg dalszy, Basia 17, nastąpi.